Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w kolejnym filmie informacyjnym na moim kanale. Tym razem mam dla was ankietę na nową serię, która będzie pojawiać się po zakończeniu Assassin's Creed Origins The Curse of the Pharaohs. W ankiecie do wyboru macie 5 opcji. Pierwszą z nich jest wznowienie serii z Wiedźmina 3 Dziki Gon i jej dokończenie, mam nadzieję. Jestem nawet za tą opcją, ponieważ chciałbym w końcu mieć nagranego Wiedźmina na kanale, ale i tak decyzję pozostawiam wam. Drugą opcją jest Kerbal Space Program Season 4. On by wyglądał podobnie jak sezon 3, tylko miejmy nadzieję, że tym razem problemy techniczne by mi planów nie pokrzyżowały. To znaczy byłoby to z komentarzem na żywo, ale bardziej pocięte i bardziej jakoś przemyślane. Przynajmniej tak mi się wydaje, jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Trzecią opcją jest piąty sezon Rimworld, zagralibyśmy oczywiście na najnowszej alfie i zastanawiam się, czy byłyby jakieś mody, czy nie, musiałbym nad tym szczerze pomyśleć. Tak więc możecie dać znać w komentarzach, jeżeli będziecie głosować na Rimworld, czy wolelibyście, żeby to była seria z modami, jeśli tak, to jakimi, a jak nie, no to zagram po prostu vanilę. Przedostatnią opcją jest Crusader Kings 2. I to jest taka opcja moim zdaniem niepewna, ponieważ ja nie mam żadnych DLC, gra była za darmo, tak więc ją mam. Jednak jeśli udałoby mi się naciągnąć do wspólnej gry Wiktora oraz Bartka, no to wtedy myślę, że to mogłoby być całkiem fajna seria w kooperacji właśnie w Crusader Kings 2. Znaczy niekoniecznie kooperacji, po prostu gralibyśmy razem, a czy z sobą, czy przeciwko sobie, no to by wyszło w praniu. Także wydaje mi się, że jest to opcja ciekawa, ale tak jak mówię, musiałbym jeszcze ją dogadać z innymi, bo to wtedy nagrywanie tej serii nie zależałoby ode mnie i ona mogłaby się pojawiać nieregularnie. Ale to jeszcze, tak jak mówię, zobaczymy. Ostatnią opcją jest coś, co już kiedyś na kanale troszeczkę nagrałem, mianowicie jest to kampania do Army 3. Jako, że nie ma za bardzo jej na polskim YouTubie w dobrej jakości, a tamte moje filmy są do dupy, to chciałem ją nagrać jeszcze raz. Mam wrażenie, że też teraz mógłbym grać w tą Army nieco lepiej i być może w końcu skończyć całą kampanię, bo wtedy mi się to niestety nie udało. Tak więc już zachęcam was do głosowania na jakąkolwiek z tych opcji, która wam się najbardziej podoba. Link do ankiety oczywiście znajduje się w opisie, czas na głosowanie macie do piątku 11 maja do godziny 15, no i najprawdopodobniej tego samego dnia pojawią się wyniki, a pierwszy odcinek z nowej serii pojawi się w kolejny wtorek. Tak więc cóż, w tym krótkim filmie to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.